przed dworcem autobusowym Vitaiopolis znajduje się najbardziej chyba symboliczne miejsce w tej osadzie. Jest tutaj bowiem mozaika przedstawiająca Matkę Boską, ikonę Matki Boskiej Częstochowskiej, wykonana przez panią Sandrę Lewandowski-Rech. Ogromna pisanka, która przypomina o korzeniach polskich i ukraińskich tej społeczności, a także przepiękny orzeł biały w formie mozaiki, a także tekst hymnu narodowego w języku polskim. Orła białego wykonała artystka Jozeli Aparecida Valiati. Vitaiopolis jest dziś miastem wieloetnicznym, w którym zgodnie żyją różne etnie. Przede wszystkim polska i ukraińska, które należą do najliczniejszych. Ale mieszkają tu także potomkowie imigrantów z Niemiec i z Włoch. Wszystkie te etnie wspólnie budowały przyszłość kolejnych pokoleń i tego pięknego miasta, w którym znajduje się również jeden z największych kościołów polskich w Ameryce Południowej. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława, którego wieżę widać z placu dworca autobusowego.